podpisaniu przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Po krwawej pacyfikacji przez milicję na główny plac Kijowa wyszły wielotysięczne tłumy Ukraińców. O tym, jak dziś wspominają tamte dni, z Kijowa Paweł Buszka. Na Majdanie i okolicznych ulicach zebrało się kilkadziesiąt tysięcy osób. Wielu przyszło z kwiatami i zniczami, zapalali je w miejscach, w których jeszcze kilka miesięcy temu przelała się krew. Wielu z obecnych dzisiaj na Majdanie stało tu podczas trwania protestów. Nikt nie miał wątpliwości. Majdan był potrzebny. Już nie ma reżimu Janukowycza, ale został... Zarówno w sali kongresowej czwarem, który ma dostosować się do nowych przepisów przeciwpożarowych. Agnieszka Kłom ze Stołecznego Ratusza liczy na duże zainteresowanie. Dziś jeszcze nie możemy mówić o cenie wywoławczej, to wszystko oszacujemy i przekażemy w ciągu kilku tygodni. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, ale myślę, że emocjonalnie część osób na pewno takie krzesło będzie chciała sobie gdzieś zamontować i chwalić się, że ma u siebie krzesło z sali kongresowej. A ta będzie remontowana do lipca 2016 roku. To był serwis Trójki. Sport, kto masz do nas? Trzecia drużyna Ekstraklasy nie poradziła sobie z liderem. GKS Bełchatów przegrał z Legią 0-3. No i Legia ucieka rywalom, bo dziś przegrał również drugi tabeli Śląsk. Na wyjeździe nie dał rady Ruchowi, przegrywając 0-1. Piotr Stawarczyk z Ruchu przyznał, że jego klub odniósł dość przypadkowe zwycięstwo. Na pewno szczęśliwie spadła bramka, bo tej koszy, ale przez cały mecz byliśmy skoncentrowani na tym, bo spodziewaliśmy się, że może to być taki mecz w jednej sytuacji, która przesądzi po losach meczu. My przetrwaliśmy cięższe momenty w tym meczu, co wcześniej nam się nie udawało. Cieszy taka wygrana. Legia ma 32 punkty, Śląsk 28, a Jagiellonia 26. Jutro Pogoń zagra z Podbeskidziem, Wisła z Górnikiem Łęczna i Korona z Zawiszą. W niedzielę w pierwszych w tym sezonie skokach w Klingenthal wystąpi 7 Polaków. Piotr Żyła, który z naszych skakał dziś najdalej, oraz Hula, Kubacki, Kot, Kłusek, Ziobro oraz Kamil Stoch, który dziś skakać nie musiał i nie skakał. Jesteśmy gotowi, choć to będzie ciężki sezon, mówi trener Łukasz Kruczek. Nie ma sezonu, które się da powtórzyć. Do każdego trzeba wystartować z poziomu zero i podchodzić do tego w ten sam sposób. Nie da się bazować na tym, co się osiągnęło, czy co się zdobyło w sezonach poprzednich, tylko praca musi być wykonana taka sama. W jutrzejszym konkursie drużynowym reprezentować nas będą Stoch, Żyła, Hula i Kubacki. Po pierwszym dniu 1-1. Francja remisuje w Lille ze Szwajcarią w finale tenisowego Pucharu Davisa. W dzisiejszych meczach punkty zdobyli Stan Wawrinker dla gości i Gael Monfils dla gospodarzy. Nawet seta nie dał ugrać Rogerowi i Federerowi. W niedzielę, podobnie jak w tenisie w Lille, ważyć się będą losy tytułów Formuły 1. Przed ostatnim wyścigiem